Witam Państwa w komentarzu walutowym FX Ja nazywam się Konrad Ryczko i pracuję jak analityk w domaklerskim domu BOŚ Dzisiaj mamy dzień 10 września Wtorek, godzina 7:40. W związku z tym, zapraszam Państwa do omówienia sytuacji na czterech, moim zdaniem, najciekawszych parach walutowych i parach, które no, w tych chwili, tak naprawdę, ich układy zostały jak i tutaj i w istotny sposób zmienione. W związku z tym warto mm, o nich wspomnieć i charakteryzować się, sobie to, co się właśnie dzieje na tych zestawieniach. Tradycyjnie zaczynamy od rynku euro-dolara, który Państwo widzą, zanotował wczoraj dość istotny wzrost. Ten wzrost, jak Państwo zobaczą, tak naprawdę miał miejsce wczoraj w trakcie sesji e, głównie tutaj amerykańskiej hmm. powodów jest kilka, z jednej strony mamy e, e, te, te, słabsze, e, te słabsze dane tutaj z amerykańskiego, z amerykańskiego rynku pracy, piątkowy, pod, pod wpływem cał których cały czas rynek jest e, od piątku. Także słabsze dane, a szczególnie no payroll, czyli zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym e, w USA, no, teoretycznie nam tutaj zmniejszają prawdopodobieństwo wyraźnego ograniczenia programu i przez FED. No, takie są też wydaje się troszkę oczekiwania, że FED zdecyduje się na lekkie zmniejszenie programu, m, które odebrane będzie tak naprawdę naprawdę jako nieznaczny ruch ze strony Fedu, pytanie co, jakie będzie stanowisko Fedu, jaki będzie komunikat, ponieważ wydaje się, że to, to będzie tutaj kluczowe, a nie to o jaką ilość program QE zostanie zmniejszony. bo to, że zostanie zmieszczone, tak naprawdę wydaje się, że w tej chwili jest przesądzone. Także kwestia jest o ile i o to, czy na przykład Fed nie zdecyduje się na zmianę jakichś wytycznych, m.in. przykład tego benchmarku stopy bezrobocia. Tak. technicznie euro-dolar, jak widać, wybronił tutaj ten zakres 1, 30, 1, 40. Oczywiście tu były naruszenia, było podejście do tego FIBO 38,20, ale niemniej widać, że tu jest jakaś korekta w tej chwili wzrostowa z tego tytułu. Naruszony został, tutaj jest dość ciekawy układ, ponieważ naruszony dość łatwo został. Hmm, ten opór w zakresie 1,3250. Ja bym tutaj nie dziwił się, gdyby jednak ten rynek kryształował się zejść trochę niżej, czyli tutaj wygenerować tam taki górny cień, ponieważ wydaje się, że to jest taki dość neutralny troszkę obszar żeby rozpocząć konsolidację pod FED, także jest to, jest to w tej chwili ciekawy układ, układ techniczny. Z drugiej strony mamy jeszcze temat Syrii. Tutaj jakby potencjalna interwencja militarna w Syrii, czy jakby różne czynniki zwiększające prawdopodobieństwo takiej, takiej interwencji, traktowane są jako wsparcie dla LARA, także. Wczorajsze nowe mm, rozwiązania, czyli prośba rosyjska, żeby broń chemiczna w Syrii została oddana pod międzynarodową kontrolę, czy też słowa sekretarza stanu, o, one później zostały troszkę zdementowane przez e, ministerstwo spraw zagranicznych. Niemniej, e, takie były słowa, e, iż e, Syria po prostu powinna pozbyć się tej broni, w związku z tym nie będzie wtedy narażona na, na interwencje ze strony to, jakichś wojsk e, amerykańskich czy brytyjskich. No, widać, że to jakby ten Maty syryjskie również mają wpływ. Mamy też lepsze dane z Chin, także jakby ten układ risk on risk w tej chwili jest bardziej na risk on, czyli mamy tutaj jakiś transfer kapitału w kierunku bardziej ryzykownych aktywów. Na bazie, który skorzysta m.in. polski złoty, tutaj widać, że od piątku się umacniamy. Tutaj to wybicie trochę było pod offe, także. W tej chwili widzimy korektę tego ruchu. Jakby z szerszego punktu widzenia, warto zobaczyć, że analogiczny ruch widzieliśmy na polskich obligacjach, czyli ten kapitał, który powrócił po tym troszkę zamieszaniu z ofertą na rynek polskiego długu, no, tradycyjnie wsparł również do tego. To jest jakby zwyczajowy układ działający na rynku. Także tutaj nic, nic nadzwyczajnego się nie wydarzyło, po prostu mieliśmy umocnienie polskiego długu. ślad również za rokiem trochę bazowym. Co przełożyło się na transfery kapitału w kierunku, bądź przez złotego po prostu. Technicznie, 4,27 taki lekki intrasesyjny opór bądź też wsparcie. Widać, że to nie stanowiło to zbyt dużego ograniczenia dla rynku. W tej chwili schodzimy w kierunku wsparcia 4,25. No wydaje się, że rynek tutaj może być ostrożny przed przybiciem tego zakresu, przed przebiciem tego zakresu, właśnie pod ten fair. Pod FED, kiedy nie wiem tak naprawdę, co, co może zrobić jeszcze rezerwa federalna, w jaki sposób, czy też się na bardziej ostrębić może komunikat, no wtedy to byłoby to negatywne dla, dla walut centralistycznych i walut, walut powszechnych emerging market, W związku z tym wydaje się, że pomimo tych czynników, jakby fundamentalnych, działających na korzyść złotego, to rynek będzie postawał dość, dość ostrożny w ocenie, w ocenie tej, jakby perspektyw dla polskiej waluty. No i Trzecia para to para techniczna, ponieważ dużo ponieważ się zmieniłyśmy trochę danych z Wielkiej Brytanii i tutaj jak widać mamy. Próby, to co Państwo często mamy tu próbę w gry w konsolidacji. Gry w konsolidacji to jest taka szeroka konsolidacji z zakresu 08412 i 08716. No, jakby no zakres jest dość duży. Mnie tutaj no, cały czas mi się wydaje, że bardziej producentem z wybicie tego dolnego zakresu i zrealizowanie tej takiej formacji, dużej formacji podwójnego szczytu i ruch w kierunku tej FIBO 50 i wsparcie na 08142-43. Także tutaj wydaje się, że ten scenariusz będzie bardziej, bardziej prawdopodobny. Tym bardziej, że tutaj mieliśmy naruszenie linii trendu, linii trendu krótkoterminowego, wzrostowego i równocześnie dość bliską obecność linii trendu spadkowego, długoterminowego, także która ta linia powinna w końcu wygenerować jakiś ruch. Jak widać, że w tej chwili tutaj rynek troszkę się konsoliduje, jakby szykując się do mocnego ruchu. No i czwarta, ostatnia para to AUD, USD, o którym mówimy między innymi z uwagi na e, dobroczyty z Australii, ostatnie lepsze dane z Chin. E, no widać, że tutaj rynek Próbuję tutaj coś, coś tutaj zmontować, jakieś próby zwyżki. No jakby technicznie to by dobrze wyglądało, gdyby ten rynek mógł się tutaj cofnąć gdzieś pod zakres 0,9383. Potem lekki ruch powrotny, no i ruch w kierunku tego mocnego, mocnego oporu 0,9688. Prawdopodobnie ten opór zatrzymałby ten impuls i skończyłoby się jakąś tutaj mocniejszą próbą wyjścia niżej. Kwestią oczywiście. Kluczowym jest Fed i jego wpływ na wycenę dolara amerykańskiego na rynkach. Niemniej tutaj wydaje się, że tutaj coś zaczyna się dziać, i te krótkie pozycje, które były tak, jakby czułowicie budowane na dolarze australijskim, zaczynają pękać. No tutaj mm, trzeba będzie zobaczyć, jak będą wyglądały dane mm, e, CFTC. Z, w przyszłym tygodniu to będzie zbiorcza zestawienie dla tego tygodnia. Zobaczymy, jak się kształtowały jak się te pozycje spekulacyjne. to wydaje mi się, że te pozycje krótkie na OSI zostały istotnie zredukowane. Tu jest jakieś miejsce na taki short covering, czyli pokrywanie tych jeszcze kolejnych pozycji i trochę ruchu w górę. Dziękuję za uwagę.